Jest akt oskarżenia dla Mateusza H., którego prokuratura oskarża o brutalne zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Do zabójstwa doszło w sierpniu 2023 roku, kilka godzin po tym, gdy Wiktoria poznała Mateusza H. na przystanku autobusowym w Katowicach. O zbrodni powiadomił sam zabójca, który zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Paweł Jędrusik. Prokuratura ustaliła, że zamordowana Wiktoria K. poznała Mateusza H. na przystanku autobusowym, gdy wracała z dyskoteki. Wszystko działo się w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna zaproponował jej nocleg w Radzionkowie. Gdy kobieta zasnęła, sprawca próbował ją obudzić. Gdy to się nie udało, usiadł na niej okrakiem, przygniótł kolanami i zacisnął ręce na szyi. Oskarżony został o to... O czyn z artykułu 148 paragraf 2 i 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 197 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest zabójstwa ze zgwałceniem w motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Za powyższy czyn grozi oskarżonemu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności. Mateusz H. przyznał się do popełnienia zarządzonego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Jak się okazało, Mateusz H. po dokonaniu zbrodni zawinął ciało w folię. Jak wyjaśniał podczas przesłuchania, czuł wewnętrzną potrzebę zabicia. 19-latek został zatrzymany następnego dnia na terenie ogródków działkowych. Biegły seksuolog stwierdził u podejrzanego zaburzenia o typie zespołu sadyzmu seksualnego i ciężkie zaburzenia osobowości. Mateuszowi H. grozi dożywocie.